Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com, Zapraszam na nasze takie spotkanie co tydzień na temat giełdy papierów wartościowych w Warszawie oraz tak naprawdę światowych rynków, w których cały czas wiele się dzieje. Mamy taki, taki moment, w którym jest naprawdę decyzyjny, decyzyjny czas, decyzyjna chwila, czy wejdziemy w okres kolejnej fali spadkowej, czy rozpoczniemy już znowu zatrzymanie, korektę, czy też taki okres przejściowy który będzie w oczekiwaniu na kolejną gdzieś tam jakąś falę informacji. Patrząc na wykres S&P 500, warto zauważyć, że tutaj na wykresie może dziennym zwrócę na to uwagę. Omawiałem ten wykres już wielokrotnie, także zawsze w niedzielę o 21.50 poświęcamy całą godzinę rynkom zagranicznym. Natomiast tutaj w takim bardzo skrótowym podejściu tylko powiem, że Tutaj rynek zatrzymał się na ten moment w takiej konsolidacji między 2950 punktów, a na dole w okolicach 2800. Wczoraj była próba podjęta wybicia tego wsparcia, nieudana, ale widać, że ten przestój, ten zatrzymanie jest bardzo, bardzo słabe czyli nie ma popytu na tym rejonie, przynajmniej na razie. Oczywiście, z, tego, z tej małej konsolidacji, która dzisiaj. Trwa, może nastąpić wybicie górą, i rynek zatrzyma się w konsolidacji tutaj między poziomem 2800 a 2950. I to by oznaczało, że tutaj będzie szansa na, krótko mówiąc, ustabilizowanie sytuacji. Ale Biorąc pod uwagę, jak wygląda wykres, oraz to, że rynek na ten moment w dwóch silnych falach dotarł do dolnego ograniczenia tej konsolidacji, istnieje na ten moment dość duże prawdopodobieństwo wybicia tej, tego poziomu. Drugim elementem, który wskazuje na taki scenariusz, jest to, że rynek wybił ostatni potwierdzony dołek na wykresie H4 już tutaj na początku maja. To był sygnał, który wskazywałem właśnie dwa tygodnie temu. Eee, mówiłem o tym, że druga fala się rozpoczęła. Rynek zrobił bardzo głęboką korektę, bardzo głębokie podejście, ponieważ wybił nawet poziom 2915 punktów i dobił właśnie do 2950. Nie zmienia to jednak całego wyglądu wykresów, który mamy załamany trend wzrostowy i na razie walczymy o rozpoczęcie nowej fali spadkowej. Jak miałaby taka fala nastąpić faktycznie, to rynek w pierwszej kolejności musi wybić poniżej 2780 punktów, a najważniejszym poziomem, który będzie broniony jeszcze przez inwestorów, to jest poziom tutaj 2000 2717, czyli ten dołek, bo to jest ostatni potwierdzony dołek na wykresie dziennym. Czyli krótko mówiąc, dużo informacji wskazuje na to, że będziemy rozpoczynali kolejną falę spadkową na rynkach zagranicznych, w tym w Polsce. Co dodatkowym czynnikiem jest, czy dodatkowym elementem, który taki scenariusz sprzy, sprzyja, czy też e, kieruje, jest DAX niemiecki, który jest wyjątkowo słaby i tutaj e, dąży do wig 20. A warto zauważyć, że właśnie rozbieżność między wig 20 a DAX była w ostatnim czasie dość duża, i teraz DAX próbuje nadgonić tą niestety zależność, czyli on spada, a my stoimy, czekamy na ten na tego DAXa, co więcej DAX, jeżeli popatrzymy, bo tutaj ten kolor niebiesko-biały to jest WIG20, tak, więc jeżeli popatrzymy na samego DAXa i na wykres H4, to widać, że dzisiejszy rynek jest zdecydowanie słaby, zresztą w ogóle DAX był słabszy niż rynki amerykańskie, wybiliśmy już ten lokalny dołek na 10364, no i tak naprawdę, no teraz kolejne wsparcia są w okolicach 10200, i tam dopiero można by było oczekiwać jakiejś kolejnej reakcji popytowej. Na ten moment takim kluczowym poziomem dla zachowania jeszcze ewentualnego scenariusza wzrostowego jest poziom 10169. Jego wybicie będzie oznaczało już załamanie trendu także na wykresie dziennym, czyli już nie będzie żadnych barier przed tym, żeby trend dalej kierował się w stronę spadkową. Tak wygląda na ten moment sytuacja. Jeżeli chodzi o te rynki zagraniczne, natomiast w tym wszystkim polski złoty, no dzisiaj tanieje, w związku z tym wspiera scenariusz prospadkowy na indeksach, ponieważ polski złoty jest indeksem, czy jest, przepraszam, walutą rynków wschodzących, czyli, krótko mówiąc, jeżeli mamy źle na rynku, to właśnie polski złoty powinien tanieć. No i tak na ten moment to wygląda. I teraz patrząc na, na polską giełdę, co się tutaj dzieje, czego się można spodziewać. no Oczywiście presja prospadkowa na WIGU 20 jest widoczna. Zresztą na razie stoimy w konsolidacji, teraz wybicie poziomu 1570 punktów rozpocznie falę spadkową kolejną. Takie wybicie trwałe, czyli cena znajdzie się poniżej, poniżej tego poziomu. Wtedy będzie to oznaczało właśnie rozpoczęcie fali spadkowej. Kolejnym wsparciem jest 1500 punktów tam potencjalnie byłoby jakieś zatrzymanie. Jeżeli chodzi o Wigbanki, który był przeze mnie ostatnio omawiany, tam była próba lekkiego podbicia. Zauważmy, że tutaj rynek próbował te dwie sesje wzrostowe, ale już teraz ma problem. Na razie się zatrzymał. Na razie tutaj jakby nie ma takiego mm, takiego oparcia na spadki. Gdzieś tam ta sytuacja się ustabilizowała, ale żeby to był jakiś wybitnie mm, silny rynek, to tego bym nie powiedział. Dlatego też warto cały czas przyglądać się cenie i tak jak wspominałem tydzień temu, to jest rynek, w którym można liczyć na sag ich uh... Wybicie krótkoterminowe, ale no na pewno nie jest to teraz ten czas, że to jest pewnie, jak że to trzeba kupować i trzymać latami. Zresztą, zapraszam do filmu sprzed tygodnia, tam będzie wszystko fajnie omówione. No i teraz kilka spółek, które opublikowało wyniki już za ostatni czas, i teraz, które spółki także i też będą publikowały te wyniki, to jest też ważna, ważna informacja. Natomiast w pierwszej kolejności akurat bądź, dlatego że omawialiśmy banki, no i tutaj też widać, że po tym raporcie rynek otworzył się luką, czyli Dobrze został ten raport odebrany. Zresztą, jak spojrzymy sobie na wyniki BOSIU, tutaj mamy przychody praktycznie identyczne rok do roku, patrząc na to kwartał, pierwszy kwartał 2019 i 2020 roku. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na zysk netto, no to on jest zdecydowanie większy. Tak? Czyli tutaj zysk netto przypadający na jednostkę dominującą to jest 23 miliony versus 17 milionów rok. Temu, więc to jest zwiększenie efektywności, która na pewno została dobrze odebrana przez inwestorów, stąd też ta luka wzrostowa. Patrząc na wykres, tutaj wskazywana była ta linia trendu. Teraz znajdujemy się na górnej, ogra, górnym ograniczeniu tej linii. E, więc tutaj, tak naprawdę, jesteśmy w pewnym e, sobie skopiujemy to na górę. Tak, to jesteśmy na górnym ograniczeniu tego, e, tego, tego kanału. No, skopiujemy sobie. I teraz to jest takie miejsce, w którym rynek się może na chwilkę zatrzymać. Miejscem silnego oporu jest cała ta konsolidacja i dopiero wybicie poziomu 6 zł będzie oznaczało załamanie trendu spadkowego. Boś generalnie był w długoterminowym trendzie spadkowym. To jest jeden z tych banków, który tracił już na długo, długo przed kryzysem. Jego efektywność, rentowność była dość niska, marna. Ciężko było tam szukać pozytywów. Ostatnio, jak widać, poprawiły się trochę te rentowności, co może powodować, że przynajmniej jakieś ustabilizowanie sytuacji w Bosiu się pojawi. No, i teraz patrząc na kurs, to właśnie wybicie poziomu 6 zł byłoby takim wskazaniem, że mogłaby ta cena faktycznie się ustabilizować wyżej. Eurocash również opublikował wyniki. Tutaj niestety one zostały źle odebrane, po prostu pojawiła się luka podażowa po tych wynikach. No, i teraz patrząc na to z tej perspektywy, jak sobie popatrzymy na Eurocash, on dalej znajduje się tutaj w ruchu wzrostowym, dopiero spadki. Poniżej 19,66 oznaczałyby załamanie trendu wzrostowego według szczytów IDEN, więc to jest informacja taka, że na razie jesteśmy na wsparciu, dodatkowo jeszcze wsparciu wyznaczonym przez strefę. Squabera. Patrząc natomiast na same wyniki w, kon, w kontekście oczekiwań, to tutaj patrząc na przychody, no to tutaj różnica jest względem konsensusu o 0,5%, więc nie ma jakiejś dużej różnicy. To, co najbardziej gdzieś może zasmuciło, to EBITA, która tutaj jest o 6,3% mniejsza niż rynek zakładał, ale i tak są tutaj wzrosty rok do roku, więc jak widać ten pierwszy kwartał nie uderzył w Eurocash jakoś wybitnie, wybitnie mocno. Zobaczymy jak w drugim kwartale między innymi tutaj się pojawią te wyniki z kwietnia, tak, jak one będą rzutowały na, na, te, na te rzeczy. Natomiast EBIT dodatkowo zmalała kwartał do kwartału aż o 46, 47 prawie procent, więc tutaj warto, warto o tym pamiętać. Więc tak to technicznie wygląda, jakby rynek spadł poniżej poziomu 19,66, wtedy zaatakuje prawdopodobnie rejony z powrotem tej, tej strefy między niebieskimi strefami, czyli od 18,50 nawet do 17,20. Eurocash się lubi szybko ruszać, więc tak to wygląda. No, i czekamy na, na rozwój sytuacji. Natomiast na razie trwamy w trendzie wzrostowym. I jak widać do tej pory, pierwszy kwartał nie wskazuje jakiegoś ogromnego wpływu bieżącej sytuacji światowej na, na Eurocash. Tauron również opublikował wyniki. Tutaj spółka cały czas trwa w konsolidacji, więc nie jest wybitnie ciekawa. Spójrzmy technicznie rzecz ujmując. Natomiast spoglądając na wyniki, to wynik jakby był zgodny z oczekiwaniami. Tak? Generalnie jest zysk netto, więc nazwijmy to, że jest dobra sytuacja, tak? bo nie nie jest to rzecz pewna, jeżeli chodzi o niektóre branże, w tym branżę energetyczną, natomiast patrząc tutaj z perspektywy na zysk operacyjny, to tutaj wyniósł niestety on zdecydowanie mniej, tak? no bo tutaj mamy aż o 300, no dobra mniej, 200, 200, 300, 270 milionów mniej, jeżeli chodzi o zysk EBITDA, zysk operacyjny, a zysk EBITDA tutaj z, zmalał aż o, też 270 milionów złotych mniej więcej, więc tutaj widać, że pomimo wzrostu przychodów ta rentowność jest biznesu mniejsza. Dodatkowo w grupie Taurona znajdują się oczywiście kopalnie, które również teraz aktualnie będą ciążyły, dlatego że znowu mamy problem z zachorowaniami na kopalniach, które wstrzymują oczywiście na ile to się da wydobycie, zmniejszają czas pracy, zwiększają jakby odległości między załogami. To wszystko powoduje, że efektywność pracy kopalni jest mniejsza. Pamiętajmy też o tym, że to jest pewne... charakterystyka branży, jest taka, że ona musi działać ciągle. To jest podobnie jak w hutach. Wygaszenie pieca hutniczego to jest duże wydarzenie. I i tak samo rozpalenie, rozpalenie pieca chłodniczego jest dużym wydarzeniem, bardzo kapitałochłonnym. I na kopalniach jest podobnie, nie da się zatrzymać ściany w 5 sekund i później uruchomić w 5 sekund, zwłaszcza, że górotwór cały czas pracuje. Dlatego tutaj kopalnie, zresztą też i głosy od górników są takie, żeby tego nie robić, żeby nie zatrzymywać kopalni, bo to jest niemożliwe, musi być ciąg utrzymany pracy, w jakimś przynajmniej okrojonym zakresie, co powoduje znowu jakiś wzrost ryzyk i tutaj jakieś działania profilaktyczne. To wszystko powoduje, że kopalnie swego Tutaj są pewnego rodzaju punktem zapalnym, który teraz się realizuje, tak, i na ten moment ma swój wydźwięk. Zobaczymy, jak ostatecznie się ta sytuacja będzie rozwijała, no ale to wpływa negatywnie na tauron i na wyniki tauronu także w drugiej. W drugim kwartale 2020 roku. Dlatego ta sytuacja, pomimo technicznego wybicia ostatniego potwierdzonego szczytu, bo jak zwrócimy uwagę na wykres, to tutaj ostatnie potwierdzony szczyt został wybity, więc teraz ta konsolidacja jest przesłanką do tego, że no, powinien być ruch wzrostowy. Tak, podobnie jak przed chwilą analizowaliśmy SP500, gdzie było w drugą stronę, tak? trend, spadkowy, że trend wzrostowy został załamany, dlatego konsolidacja jest prawdopodobnie przestojem przed ruchem spadkowym. Tak, tutaj konsolidacja po załamaniu trendu. Spadkowego jest prekursorem do, do, do wzrostu ceny, tylko no, na ten moment brakuje jakichś powodów, dla którego ta cena miałaby rosnąć. Jedynym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na branżę energetyczną, to jest niższa cena emisji na CO2, tak? czyli coś, co jest jednym z głównych, e, głównych czynników kosztogennych, tak naprawdę, jeżeli chodzi o branżę energetyczną w Polsce, no bo nie da się ukryć, że. Emitując tak dużo dwu, dwu, dwutlenku węgla, ten koszt emisyjny jest dla nas po prostu bardzo, e, bardzo istotny. E, dlatego też patrząc sobie na dane. Jeżeli chodzi o cenę emisyjną CO2, widać, że tutaj ten 2020 rok był wzrostem z poziomu 17, bo najpierw był bardzo silny spadek z poziomu chyba 25 czy 28, właśnie do poziomu około 16-15, a tutaj teraz mamy znowu ustabilizowanie się w okolicach 19, więc to jest ten czynnik, który powoduje, że w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem te koszty będą tańsze niższe. Idąc dalej, mamy także i wyniki, bo tutaj już Tauron był omówiony, jeżeli chodzi o KGHM. Tutaj również wyniki się pojawiły, natomiast ciekawszy jest układ techniczny. Tutaj tak naprawdę jesteśmy na strefie popytu. Zobaczymy czy rynek ostatecznie na nią zareaguje, ale bardzo takim wstępnym sygnałem do potencjalnych spadków jest naruszenie linii trendu, a nawet jej wybicie. Tutaj jeszcze kropką nad i będzie spadek poniżej poziomu strefy, czyli poniżej 72,50. Te strefy zielone to są strefy popytu, które Skłaber zaalertował i stąd mieliśmy ruch wzrostowy. Natomiast teraz po wybiciu linii trendu może się zdarzyć tak, że cena spadnie poniżej strefy i to będzie taki wydźwięk prospadkowy z kierunkiem w stronę 68 zł. Tutaj, oczywiście, KGHM i mieć to są dwie rzeczy, które są ze sobą mocno skorelowane. A jeżeli giełdy zaczną spadać i pojawi się pewne ryzyko spowolnienia dalszego, no to tutaj ten czynnik będzie też i presją dla KGHM. I teraz dwa słowa na temat całej tej sytuacji, tak? bo też, jakie tytuł tego nagrania, tego spotkania dzisiejszego. Jest taki, że skoro uwalniamy gospodarki, to nie tylko polską, ale także i światowe, to co dalej? Tak? No bo to jest ten czynnik, który powinien motywować do kupowania akcji. Bo skoro się dzieje się dobrze, no to powinniśmy się dalej rozwijać. No problem jest taki, że to jest plotka, nazwijmy to, którą kupowano jeszcze dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, kiedy były kształtowane dołki lokalne i przez ten okres dwóch, trzech tygodni rynek intensywnie rósł. Tak, tutaj dołki były w w marcu robione, to nawet dłużej, tak? to już półtora miesiąca. Dołki robione, później mieliśmy intensywny wzrost i mamy zatrzymanie. I teraz ten intensywny wzrost to było kupowanie takiej plotki, że nie będzie tak źle konsolidacja była czekaniem na pewnego rodzaju wyniki, no i teraz te wyniki mamy, czyli mamy wynik, ok, dobra, jednak uwalniamy gospodarkę, ale patrzymy, jaki efekt te uwalnianie gospodarki będzie przynosiło i pojawiają się obawy, że uwolnienie gospodarek, pozwolenie na to, żeby ludzie znowu spotykali się w restauracjach, chodzili spokojnie po ulicach, bez żadnych dodatkowych obostrzeń, może rodzić tutaj napływ tej drugiej fali, o której się wielokrotnie mówiło we wrześniu, czy nawet wcześniej w sierpniu już. No i to powoduje, że teraz ten element powoduje ryzyko, powoduje niepewność. I ta niepewność może zepchnąć nam indeksy niżej, e, kształtując takie drugą nogę tego dna prawdopodobnie. Tak? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy rynek wybije nowe dno i będzie wiem, na przykład cena wig 20 spadnie do 1000 punktów. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Ja na razie staram się patrzeć na to w takiej perspektywie, jakie są emocje na rynku, tak? jakie informacje powodują lepsze czy gorsze nastroje. No i jednym z czynników, który martwi mnie, jest to, jak wyglądają dane związane z znaczy, reakcje na dane, które napływają z gospodarek. Zauważmy, że było PKB zgłoszone z Wielkiej Brytanii. Wstępny odczyt PKB wyniósł minus 2% kwartał do kwartału, kiedy rynek spodziewał się spadku o 2,6%. Czyli dane teoretycznie są lepsze niż rynek oczekiwał. Giełda na to zareagowała w ten sposób, że podbiła lekko, ale później zostało to wykorzystane do sprzedaży. Mieliśmy też informację o produkcji przemysłowej, która również wyniosła minus 4,6% miesiąc do miesiąca, kiedy rynek spodziewał minus 6%. Więc więc też lepiej niż rynek oczekiwał, a tutaj także mieliśmy tą informację, że, że nie zostało to wykorzystane do kupowania. Produkcja przemysłowa w strefie euro, minus 11,3% przy oczekiwaniach minus 12,3%, czyli też trochę lepiej niż rynek oczekiwał. E, I też te, jakby to, to, to nie spowodowało wzrostów, dlatego nastawienie moim zdaniem jest na ten moment pro spadkowe. Mieliśmy także przemówienie Pana Pawela, ale także i inflację. Producentów ze Stanów Zjednoczonych, która jest gorsza od oczekiwań, i na te dane rynek zdecydowanie mocniej zareagował. Mieliśmy także informację bardzo ważną z rynku pracy w Australii. Pamiętajmy, że tam sytuacja jest troszeczkę inna niż w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj mamy w sumie rozbieżne trochę dane, bo zauważmy, że stopa bezrobocia, stopa bezrobocia w Australii wyniosła 6,2% przy oczekiwaniach 8,3, czyli lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę zatrudnienia, tutaj jest ten spadek większy, czyli mamy, ta, ta, ta wartość tak naprawdę zmiany zatrudnienia jest ważniejsza, 5, 594 tysiące ludzi, nazwijmy to, straciło miejsca pracy przy oczekiwaniach minus 575, to jest bardzo dużo jak na rynek australijski, zresztą jak popatrzymy sobie na te dane, to oczywiście one są, podobnie jak w przypadku Ameryki, one są po prostu, no, ogromne, tak? W porównaniu do tego, co się działo w 2009 roku, to jest w ogóle sytuacja anormalna. I, i krótko mówiąc, to pokazuje, że jest no, w gospodarce źle, ale tego się spodziewaliśmy. Co gorsze, i co mnie najbardziej martwi, i też przed tym przestrzegam, zwracam na to uwagę, to jest to, że rynek, pomimo tego, że te dane nie są aż tak złe, jak rynek oczekuje, oczekuje analitycy oczekują, to rynek nie reaguje na to pozytywnie. Czyli, krótko mówiąc, to jest w cenach. No i teraz rynek obawia się czegoś innego. Obawia się tego, że będzie ta sytuacja utrzymana dłużej, aniżeli wcześniej się spodziewano. Więc tak to wygląda w przypadku KGHM-u, czyli ta presja e, prospadkowa może rosnąć, zwłaszcza jak rynek zacznie wybijać te e, strefy na 72 zł i będzie dalej e, m, szło na południe. tak? A jeżeli chodzi o skonsolidowane wyniki, no to przychody e, rok do roku spadły o 3,4%. Różnica względem konsensusu jest minimalna, 1%. To co jest oczywiście pozytywne, to zysk jednostkowy netto. Czy jednostki dominującej, przepraszam, zysk netto, jednostki dominującej, bo wzrósł o 63% względem konsensusu. Natomiast marża, marża netto tutaj też nie wyglądają źle, natomiast wyniki są, czyli znaczy tak jakby względem poprzedniego odczytu, te rok do roku tutaj wartości są lepsze w przy przypadku marży netto, a w przypadku marży bita są gorsze. Więc tutaj widać, że. Trochę ten zysk netto myślę, że mógłby być pozytywnie odebrany, ale jednak skorygowana EBITDA już jest zdecydowanie poniżej tego, co rynek się spodziewał. Natomiast to, co jest bardzo pozytywne, to Neuka i branża cała związana z Neuką. Tutaj spółka była przeze mnie wielokrotnie mówiona jako ciekawa, natomiast w sensie wskazywałem, że jest w trendzie wzrostowym, bardzo ładnym trendzie wzrostowym i jest to uzasadniony trend wzrostowy. No i teraz rynek wybija też lokalny szczyt. Ja spodziewałem się tego, że może ta korekta być troszeczkę głębsza, no nie udało się, ale rynek wybija lokalny szczyt, dlatego że mamy wyniki spółki, które są tak. Jeżeli chodzi o konsensus, zostały pokonane wszystkie wskaźniki. Więc to jest sytuacja bardzo dobra. Także rok do roku i kwartał do kwartału, wszystkie wyniki są. Dobre i właśnie taką branżą odporną na kryzys, albo inaczej nawet korzystającą na kryzysie jest Neuka. W sensie ta branża związana z aptekarstwem czy biotechnologią to są rzeczy, które tutaj zyskują. No i właśnie Neuka jest takim, taką spółką, która w, przed kryzysem radziła sobie dobrze, na kryzysie zaczęła sobie radzić jeszcze lepiej, więc tutaj warto o tym, o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o różnicę, no tutaj mamy aż zysk netto jednostkowy wzrost o 17,7% względem konsensusu, a o 36,7% rok do roku, więc to jest ogromny wzrost, dywidenda ma być wypłacona na poziomie 8 zł, tak, tutaj mamy 8,65, no i na ten moment rynek wybija to przy silnych, w silnym wolumenie, więc to jest też dobra, dobra informacja patrząc dalej kolejną firmą która gdzieś jest w kręgu zainteresowania względem na wyniki jest są odlewnie cała branża budowlana w miarę sobie radzi, tak, mamy dużo przetargów, mamy dużo raportów i to powoduje, że dzięki temu, tak naprawdę gospodarka dalej się kręci, widać jakby to, że te zamówienia publiczne cały czas są, tak, Budimex cały czas pokonuje swoje poziomy, inne spółki budowlane sobie radzą dobrze, Rafako, gdzieś tam się obudziło po drodze, Trakcja Polska nas ostatnio wybijała, czy Torpol, która tuż też związana jest z kolejami, też radzi sobie bardzo dobrze. Natomiast takie spółki jak tutaj na przykład Odlewnie, czy też Alumetal, o którym powiem sobie później. To są spółki, które są też związane z tą branżą, ale już mają, już są jakby w tym łańcuszku troszkę dalej, tak? No i to powoduje, że to powoduje, że tutaj ta, ta sytuacja jest troszkę trudniejsza. Jeżeli popatrzymy na wyniki odlewni, no to one są, one są gorsze niż rynek, czy niż, niż rok temu, ponieważ mamy przychody netto ze sprzedaży o tutaj 14 milionów mniejsze, więc jest to dość duża strata. Natomiast patrząc na zysk netto, to jest mniejszy tutaj prawie o 2 miliony Złotych. Więc tutaj jest pogorszenie widoczne i nie da się tego tutaj zignorować. Natomiast patrząc na dywidendę, proponowany jest, proponowana jest dywidenda 25 groszy na akcję, więc to nie jest jakiś wybitnie dużo, ale, ale dywidenda ma być, ona ma być tutaj, dzień dywidendy to jest 21 sierpnia, tak? czyli dzień, dzień wypłaty dywidendy, przepraszam, a dzień dywidendy to jest końcówka lipca, dokładna data to jest. 31 lipca, gdzie mamy mieć wypłatę, dzień dywidendy, czyli dwa dni przed, musimy mieć akcję, żeby tą dywidendę otrzymać, tak? Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o odlewnie, Technicznie rzecz ujmując, technicznie rzecz ujmując, tutaj. Linia trendu będzie dla nas teraz wsparciem, czyli krótko mówiąc, jeżeli cena miałaby wybijać, najpierw musi wybić linię trendu, później wybijemy dołek. Jeżeli wybijemy dołek na 4 zł 390 dokładnie, będzie to oznaczało rozpędzenie się fali spadkowej dalej. Czyli na ten moment rynek próbuje wzrostów, wybicie poziomu 474 oznaczałoby szansę na większy trend wzrostowy. No i teraz ten Alumetal, który również opublikuje niedługo wyniki dokładnie jutro, nie dzisiaj, dzisiaj po sesji, bo jeszcze nie opublikowałem, więc dzisiaj po sesji. E, tutaj też no spodziewajmy się tego, że będą w podobnym kierunku szły jak w odlewniach. E, no i tutaj jeżeli chodzi o kierunek, no to już mamy naruszoną linię trendu, więc tutaj ten sygnał, o którym powiedziałem przed chwilą na odlewniach, już się realizuje, kolejnym takim wsparciem jest poziom 34,65, jakby on został wybity, wtedy byłoby przyspieszenie tej fali spadkowej, więc tak wygląda sytuacja na AluMetalu, wyniki poznamy dzisiaj, więc jest to rzecz istotna, jeżeli chodzi o LOTOS, który także opublikuje dzisiaj po sesji wyniki, tak, bo jeszcze ich nie mamy opublikowanych, więc dopiero po sesji one będą, cały czas widzimy, że mamy tą Linię trendu, tutaj tak, taki przestój konsolidacyjny zachowany. Spodziewałbym się wyników w podobnym. Odzewie co PKN Orlen, gdzie mamy dość duże odpisy związane na utratę wartości, dlatego, zarówno z gazu, jak i ropy, te wartości powinny być mocno skorygowane, i też to będzie prawdopodobnie ujęte w tym raporcie. Więc nie byłbym zaskoczony, jeżeli faktycznie się pojawią takie duże odpisy. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, jakie będą faktycznie rentowności, czy tutaj się pojawi jakiś pozytyw, czy też może nie. Zobaczymy, warto się temu przyglądać. Moim zdaniem, bliżej tutaj, czy powinniśmy patrzeć na to w taki sam sposób jak na PKN Orlen, gdzie te wyniki były no moim zdaniem może nie słabe, biorąc pod uwagę całą sytuację, ale generalnie nie były, nie były dobre, tak, krótko mówiąc, zresztą jak spojrzymy sobie na PKN Orlen, bo odpisy odpisami, jakby to, że spółka zaktualizowała wartość, to, to jest jedna rzecz, bo za pół roku one mogą być zupełnie inne, natomiast sytuacja jest taka techniczna na PKN Orlenie, że zatrzymaliśmy się w konsolidacji 57,90, a 64 to jest ten poziom oporu na ten moment, ale w związku z tym, że rynek znajduje się powyżej wsparcia, jest szansa kontynuacji ruchu wzrostowego, więc jeżeli wyniki lotosu będą, nazwijmy to, nie gorsze, to jest nie duża szansa, że będzie ruch wzrostowy. Pytacie o takie spółki jak XTB, Wielton i inne. Te spółki są moim zdaniem również interesujące, ale omówimy już je na podsumowaniu sesji, które tworzę dla użytkowników Premium Squabera. Ona będzie opublikowana dzisiaj po godzinie 18:00, więc oczywiście wszystkie użytkownicy Squabera Premium zapraszam. Zawsze jako komentarz do WIGU 20. One są umieszczane codziennie, więc dzisiaj te spółki będą przeze mnie omówione. Pamiętajcie, żeby zadawać te pytania tutaj w. QA, wtedy ja mam to wszystko zbiorcze razem. Aha, i Dino Polska, tak, bo tutaj obiecałem też, że dzisiaj omówię, więc Dino Polska na sam koniec, jeszcze dwa słowa. Jeżeli chodzi o Dino Polska, ja wskazywałem właśnie w takich podsumowaniach, o którym przed chwilą powiedziałem, dla użytkowników premium: to tutaj dołek na 174 zł. został wybity. To był ostatni potwierdzony dołek. Ja wskazywałem tą sytuację, mówiłem o tym, że tutaj presja podażowa jest silna. Dodatkowo, później jak rynek wybił lokalny dołek, to ostatni potwierdzony szczyt na 173 zł. się ukształtował. No i na ten moment jesteśmy w ruchu spadkowym. Uważam, że Dino Polska jest de facto w długim terminie dobrą spółką, ale zmiany personalne plus dodatkowa sytuacja powoduje, że te wyniki niekoniecznie muszą być e, wybitnie dobre zobaczymy, jakie będą, jak zostaną w końcu opublikowane, bo one jeszcze nie, nie, nie zostały opublikowane ale powinny być e, chyba dzisiaj, tak? zaraz sprawdzę, kiedy dokładnie mają być wyniki publikowane Dino <laughs> e, bo tych wyników jest dużo, nie tak, 15, czyli jutro, mają być publikowane wyniki z Dino. I teraz, biorąc to pod uwagę, zobaczymy, jakie te wyniki będą. Ja się bałbym rentowności, bo ta rentowność od pewnego czasu już w Dino maleje. Może nie dużo, ale jednak maleje. No i to powinniśmy zwracać na to uwagę, tak? To też w analizie finansowej jest ujęte, jeżeli popatrzymy sobie na rentowności prowadzonego biznesu, że jeżeli popatrzymy na marżę, ona ostatnio się ustabilizowała, ok, a rentowności. One niestety lekko spadły, i to jest ten czynnik, który powinniśmy zwracać uwagę, czy tutaj jest dalsza, e, dalsze pogłębianie tej, tego spadku, czy jednak poprawa powrót do tej wysokiej rentowności, bo to jest moim zdaniem rzecz kluczowa, która będzie stawiała za, tutaj za cel dla, dla spółki, żeby to jednak ta skala zwiększamy skalę OK, ale z drugiej strony rentowność powinna być e, zachowana. Zapraszam również do, jeżeli ktoś nie ma Skłabera Premium, to serdecznie zapraszam do tego, żeby skorzystać. Mamy teraz taką fajną promocję związaną z tym, że do abonamentu rocznego dodajemy jeszcze warsztaty na temat kontraktów terminowych na GPW, które są unikalne na skalę polskiej, dlatego że bardzo mało takich warsztatów jest robionych, a tutaj warsztaty są zrobione przez Michała Palaczyka, który z tych kontraktów terminowych korzysta już od ponad 10 lat. Te warsztaty są w formie nagrań, więc otrzymacie je od razu po zakupie a najważniejsze jest to, że one Wam dają możliwość tego, żeby na tych spadkach także zarabiać, więc warto się teraz interesować takimi instrumentami pochodnymi, które dają przewagę, dają możliwość zdobywania tej przewagi, więc serdecznie zapraszam, promocja jest ograniczona czasowa, dlatego tym bardziej teraz jest czas, żeby się tym zainteresować. Wszystkich użytkowników premium zapraszam na podsumowanie po godzinie 18, a teraz życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, do usłyszenia już za tydzień. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.